Minęło 1,5 miesiąca od czasu, gdy żeńska sekcja Ciarko PBS Bank KH Sanok po raz pierwszy zameldowała się na tafli sanockiej areny. Reporterzy esanok.pl zapytali, jak zawodniczki oraz trener oceniają efekty dotychczasowej pracy oraz co sądzą o kontrowersjach, jakie pojawiły się ostatnio na ich temat w mediach oraz na forach internetowych. Nie potrafiłam jeździć, w ogóle ciężko mi było się poruszać. Teraz już nawet trener zauważył u nas wszystkich postępy i z tego, co słyszałam, to jest zadowolony. Na pewno czegoś się nauczyłyśmy więcej, na pewno jest duża poprawa od tego, co było na początku. Na pewno każda z nas zrobiła duże postępy, bo tak jak już wcześniej koleżanki wspomniały, było ciężko na samym początku, jak weszliśmy, ale postępy są i to widać. Trener jest, myślę, że też jest z nas zadowolony. Mimo, że treningi są ciężkie, to jest bardzo fajnie. Jest miła atmosfera, jest ciężko, ale dajemy radę, jest bardzo fajnie. Pracują chętnie, ciężko. W tych elementach, nad którymi pracowaliśmy, są bardzo duże postępy. Właśnie na różnych portalach piszą ludzie, którzy, no nie wiem, może nie wiedzą, co to jest hokej, czy nie wiem, nie lubią tego, obrażają nas, ale nas to w sumie na początku zdenerwowałyśmy się, no wiadomo, jakoś nie było nam dobrze z tym, ale teraz nie przejmujemy się niczym, nie czytamy w ogóle komentarzy i to robimy swoje. Ludzie nas tak ocenili, że robimy z siebie gwiazdy, że nie trenujemy dla siebie, a jeśli by tak było, to myślę, że większość z dziewczyn już by odeszła, a my trenujemy dla siebie i chcemy coś osiągnąć. Myślę, że były niepotrzebne. To na pewno jest od ludzi, którzy może nie są za hokejem, ale to, co tam się pojawiło, to na pewno nie jest prawda, bo to wszystko robimy dla siebie, za gwiazdy się nie uważamy. My naprawdę starają się, robią co mogą, a takie opinie, ja wiem, pewnie ich trochę motywują nawet. To na pewno jeszcze trochę czasu minie, zanim nauczymy się wszystkiego, zanim opanujemy całą jazdę z krążkiem i zaczniemy strzelać. Marzenia wiadomo, że są, ale na razie nie ma się czego spodziewać, na razie trzeba dużo pracy w to włożyć, żeby cokolwiek osiągnąć. Najpierw muszą być ubrane w pełny, kompletny sprzęt, potrenować w kompletnym sprzęcie, a potem możemy myśleć o jakimś sparingu. Ale to jest odległa przyszłość jeszcze. Trener jest bardzo wyrozumiały dla nas, uczy nas dużo. Jest fajny.